Myślę, że ten dzień podkreślimy naszą radość z bycia gdynianinami i sympatykami Gdyni. Witamy wszystkich gdynian, witamy wszystkich gości. Niech radość i uśmiech towarzyszy nam w ciągu tych najbliższych dni. Niech duma z tego, że jesteśmy gdynianami, nigdy nas nie opuszcza. Wspaniałej zabawy. Wszystkiego najpiękniejszego. Już w najbliższy poniedziałek, 10 lutego, urodziny naszego miasta. Będzie się uroczysta sesja. Będziemy w sposób uroczysty o godzinie 12 składać kwiaty przy pomniku Polski Morskiej, ale to, co chyba najważniejsze. 10 lutego to takie święto, które cieszy wszystkich gdynian. Stąd spotkanie w arenie, które stało się już tradycją. Zapraszamy tutaj gdynian, by wspólnie, radośnie świętować, by cieszyć się z tego, że żyjemy w tak pięknym, niezwykłym mieście, by te chwile razem spędzone były budowaniem takiego ducha patriotyzmu i wspólnoty, którą na co dzień tworzymy. Ja jestem zachwycona. Jestem pierwszy raz na zaproszenie tutaj koleżanki. Bo to sopocianka. Z Sopotu przyjechałam i jestem zauroczona, także cieszę się, że tu jestem. W Gdyni mieszkam 30 lat. Przeprowadziłam się z Gdańska, bo Gdańsk moje miasto właściwie. Wszyscy moi, moja rodzina, młodzi, tacy jak pan, młodzi ludzie, jeżeli sobie teraz poszukują mieszkań, bo są na etapach, że poszukują mieszkań, to twierdzą, że tylko Gdynia. Gdynia ma rozmach. Urodziny zawsze warto świętować w szczególny sposób, dlatego że możemy wtedy sięgnąć trochę do historii, poczytać, dowiedzieć się czegoś więcej. To tak jakby człowieka mobilizuje do zapoznania się z historią. Zapraszamy wszystkich do Gdyni.